tle. Pięć złotych. Niesamowite. I cały dzień dzisiaj, nie? Cały dzień dzisiaj mnie wyzywają. Jest to przykre. Powiem wam tak, nie? Był moment zwątpienia w tą całą akcję. Gdzieś tak w połowie roku, nie? Mówię, kurwa, na chuj ja sobie to robiłem? Inni bio... I właśnie pytanie, czy ja zebrałem te pay-per-view, czy ja tyle sprzedałem tych pay-per-view, bo powiedziałem, że zbieram na schroniska? No kurwa, ZUS je też zbiera na schroniska. Ten, jak on się nazywał, taki chłopak z tatuażami? Stifler też zbierał na schroniska. No i sprzedali, nie wiem, czy kilka tysięcy pay-per-view z tego będzie, nie? Nie wiem, jakie tam dane, ale to na pewno nie przekraczało 5 tysięcy, czy tam 10. Więc to chyba nie chodziło o schroniska, tylko chodziło o to, że mam społeczność. Ba, powiem teraz, nawet nie walczyłem ostatnio. Nie walczyłem, nie? Zebrałem prawie 20 koła. Nie walcząc. Pay-per-view. Jedna z najlepszych sprzedaży na ostatniej gali. Nie walcząc. Jednym story pamiętam, że chyba 5 koła, czy coś takiego potrafiłem zrobić. Dają takie argumenty tam, no jest to przykre, nie? Nawet teraz, wiecie, wchodzą do mnie na czat i mówią, nie płacz, no po prostu rozmawiam z wami, bądźcie merytoryczni,